sprawdzamy. Około 160 uczestników wzięło udział w kolejnym biegu poświęconym pamięci żołnierzy wyklętych w Słupcy. W samo południe wystartowali na dystansie zbliżonym do 2 km w okolicach Słupeckiego Lasku. Nie liczył się jednak wynik i rywalizacja, a pamięć o dawnych bohaterach. Jest to akcja ogólnopolska, która ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, spędzania czasu na wolnym powietrzu, ale jednocześnie biegniemy w lesie. Jest to aspekt historyczny przypominający nam o tym, że tuż po zakończeniu II wojny światowej były takie osoby jak żołnierze wyklęci, którzy o wolność musieli walczyć w warunkach partyzanckich w lasach. Część środowisk czyniła to, można powiedzieć, w stroju cywilnym, politycznie, natomiast ten jakby aspekt zbrojny był po stronie właśnie żołnierzy wyklętych. Stąd dzisiaj pobiegniemy na dystansie 1963 metrów. Jest to jakby odległość czy liczba symboliczna, podpowiadająca nam, przypominająca nam wszystkim o tym, że w tym właśnie momencie, w tej właśnie dacie ostatni żołnierz wyklęty został przez komunistów złapany i osądzony. Pogoda, choć mroźna, to dopisała, a zainteresowanie biegiem było spore. W tym roku po raz pierwszy został on wpisany w nowo utworzony cykl Grand Prix Słupcy, który obejmie 6 biegów w naszym mieście. Jego pomysłodawcą jest Łukasz Jarząbek. W tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowany Grand Prix miasta Słupcy, dlatego też zdajemy sobie sprawę, że zawdzięczamy taką ilość zawodników na Wilczy Tropie właśnie temu Grand Prix. W skład Grand Prix wchodzi 6 biegów, 4 z pomiarem czasu i 2 bez pomiaru do wyboru, albo właśnie bieg Wilczym Tropem, albo Słupca biega. Myślę, że część zawodników właśnie, aby jeden z tych biegów do wyboru właśnie wybrała Wilczy Trop. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w Grand Prix miasta Słupcy. Do zakończenia, ostatni bieg mamy w grudniu, ale już wiem, że na pewno będzie to zakończone z dużą pompą, więc bardzo zachęcam Państwa do udziału w Grand Prix. Uczestnicy już teraz zapowiadają udział w kolejnych imprezach z cyklu Grand Prix Słupcy. Mój to był pierwszy raz oczywiście. Myślałem, że będzie trasa troszkę dłuższa, ale no 2 tygodnie przygotowań daje jakieś efekty. Mam nadzieję, tutaj Łukasz, no tutaj czasu nie mierzyliśmy też, ale może się dowiem i zobaczę, jaki mam czas. No i poprawię za rok oczywiście, nie? No i tutaj chyba jeszcze na internecie słyszałem na fanpage'u, że za 2 tygodnie chyba jest bieg leśnika. No to lepiej się przygotowuję i oczywiście postaram się być w czołówce. Na mecie na wszystkich czekały medale oraz gorąca herbata.